Czy byłeś hejtowany przez widzów, jak pokazałeś twarz? Jak zareagowali na to twoi rodzice? Prawdę mówiąc, nie czekałem długo z pokazaniem wizerunku na swoim głównym kanale i już 5 marca 2016 roku pojawił się pierwszy film z kamerką. Pamiętam jak do teraz, że bardzo bałem się reakcji ludzi na to i czy zostanę dobrze przyjęty. Nie miałem nigdy jakoś kompleksów, jeżeli chodzi o mój wygląd, jednakże wiecie jak to jest, człowiek po prostu się stresuje nową rzeczą. Jak się pewnie domyślacie, hejt się pojawił, ludzie szydzili ze mnie, wyśmiewali mnie ze względu na jakość tej kamery i przede wszystkim to, że nie potrafię się przed tą kamerą totalnie odnaleźć, a to, że było to dla mnie nowe, nikogo nie interesowało. W sumie najgorszym momentem było, jak w szkole to podłapali i zaczęli jeszcze bardziej ze mnie śmieszkować. Pamiętam, że powiedziałem sobie wtedy, że Igor, kurde, dasz radę, lubisz to robić, chcesz to robić, chcesz się w tym rozwijać, masz swój cel, swoją pasję i nie mogę patrzeć na komentarze takich idiotów. Tak overall w swojej karierze nie byłem jakoś mocno krytykowany czy hejtowany. Oczywiście były jednorazowe akcje bądź jakieś sytuacje, przy których ludzie mnie po prostu bardziej pocisnęli, czy to na przykład w momencie, kiedy nagrywałem taką serię na swoim głównym kanale o ostrych teksturpakach, tam też byłem lekko hejtowany za nią, albo jak była wielka nagonka na youtuberów bedwarsowych, którzy podpierdzielają miniaturki. Jednakże nauczony doświadczeniami za mało lata, bardziej podchodziłem do tego z taką luźną banią i na chłodno. Co do reakcji moich rodziców na to, generalnie oni nawet nie byli pewnie świadomi aż tak bardzo na temat tego, że ludzie gdzieś tam mnie hejtowali przez jakiś czas. Ja też mocno to w sobie tłamsiłem i starałem sobie sam z tym poradzić, aby potem po prostu na przyszłość się lepiej z tym umieć uporać. Oczywiście były momenty, gdzie rozmawialiśmy na ten temat, ale to było w taki bardziej ogólny sposób. Tak jak już wiecie ze wcześniejszych materiałów, miałem od nich duże wsparcie i robili wszystko, bym spełniał swoje marzenia. Podsumowując, uważam, że osoby, które hejtują i szydzą z innych ludzi, same mają ogromne kompleksy i ogromne wewnętrzne problemy, z którymi po prostu sobie nie radzą i muszą dać upust swoim emocjom. Zrozumiałem to tak naprawdę będąc dopiero starszy, gdy bardziej przeanalizowałem sobie tą strukturę. Dlatego nie patrzcie na takie osoby, lećcie swoją drogą, realizujcie się i spełniajcie. Tego wam wszystkim życzę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, napiszcie w komentarzu, chętnie na nie odpowiem oraz zostawcie subika, ponieważ lecimy po 10 000 do końca roku. Pozdro!